Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o Armenii, ponieważ Azerbejdżan zaatakował ten kraj. Ofensywa co prawda utknęła, ale jak to na terenach postsowieckich, nigdy nic do końca nie wiadomo, jak się potoczą te gorące konflikty. Warto też zaznaczyć, że właśnie cały obszar postsowiecki jest tak poszatkowany narodowościowo, granice są często tak przeprowadzone, aby nigdy nie dało się stałych, pokojowych warunków zaproponować, żeby zawsze był ktoś niezadowolony. Już od lat 20. XX wieku Sowieci przygotowali właśnie taką strategię, której skutki odczuwamy po dziś dzień. Tymczasem Ormianie, no z jednej strony popierani przez Rosjan, choć bardzo wstrzemięźliwie w tym konflikcie, z drugiej strony będący kulturowo bardzo propolscy, i diaspora ormiańska także obecna w Polsce, w wielu państwach świata, która świetnie współpracuje z państwami, z narodowościami, do których przybywa inaczej jak większość tych ruchów migracyjnych, jest bliska Polakom także przez historię. I oto, proszę Państwa, na Twitterze polski Ormianin Petros Towmasjan opublikował pewne zdjęcie, które może być kontrowersyjne. Ducha nam nie braknie, proszę Państwa. Ormiański duchowny z krzyżem w jednym ręku i z karabinem w drugim na tle tych kaukaskich gór, proszę Państwa. To ma oddawać ducha narodu ormiańskiego, który walczy z trzykrotnie ludniejszym Azerbejdżanem, czterokrotnie bogatszym Azerbejdżanem, mającym prawie trzykrotnie większą armię Azerbejdżanem. I właśnie z nami na łączach jest polski Ormianin, publicysta Petros Towmasjan. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ducha nie braknie. Co to znaczy, że duchowny nawet z karabinem, że wszyscy Ormianie czują się tak bardzo zaangażowani w obronę swojej ojczyzny? Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Jest takie polskie powiedzenie: Ormianin to dwa razy Polak, i rzeczywiście zgadzam się z panem, że takie bliskość Ormian i Polaków, taka historyczna, jest chyba oczywista dla wszystkich ludzi, którzy znają historię i Armenii i Polski. I co to znaczy, że Ormianie, jakby to jest taki w tej chwili małe państwo, jak zauważyliśmy, 3-milionowe teoretycznie małe państwo, otoczone Turcją, potęgą militarną, która jest wroga, Azerbejdżanem, też potężnym państwem, z którym toczy wojnę, od południa Iran, niedaleko Syria, i no, poza tą Gruzją to jest po prostu morze islamu według tego państwa. I ci Ormianie, pamiętając też ludobójstwo z 1915 roku, oni jakby żyją w takim przeświadczeniu, że muszą mieć właśnie tego ducha, że po pierwsze są jakąś cząstką chrześcijaństwa w tym islamskim regionie, ale też pamiętając, bo ludobójstwo Ormian, gdzie Turcy wymordowali 1,5 miliona ludzi w latach 1910-1915, jakby każe Ormianom pamiętać o tym, że jakby istnienie tego narodu, istnienie państwa nie jest czymś na zawsze, nie jest czymś oczywistym, i to jest coś, o co trzeba walczyć. To widać dzisiaj, jak się popatrzy na społeczność ormiańską, gdy widzimy, jak w ogóle ludzie reagują na tą wojnę, to pokazuje właśnie, że tego ducha nie brakuje. Choć warto wskazać, że chrześcijaństwo w Armenii, ormiański kościół apostolski przeżywa ogromny kryzys z powodu właśnie tego komunizmu, tego takiego dziwnego postkomunizmu, który przyszedł później. Choć mam wrażenie, że mamy też do czynienia z takim renesansem właśnie wiary w Armenii, który też jest warty zauważenia. Powiedział pan właśnie o tym specyficznym położeniu Armenii. Pokażmy naszym widzom mapę tego regionu, bo to właśnie pokazuje wyjątkowo złożoną historię i politykę. Armenia tutaj na zielono, otoczona państwami przeważnie nieprzychylnymi, natomiast we wschodniej części Armenii jest ten Górski Karabach, taki teren sporny między Azerbejdżanem a Armenią. Armenia historycznie była wielokrotnie większa, ale miała takich dwóch zaborów: Turcję z jednej strony i Rosję z drugiej strony, choć Rosja przez wzgląd tej bliskości religijnej i w pewnym stopniu kulturowej wydawała się łagodniejszym zaborcą. Wracamy do studia. W takim razie, jak
Ormianie, obywatele Armenii zmieniali swój kraj na przestrzeni ostatnich lat, dekad, żeby wyjść z tego sowieckiego grajdoła, żeby zbudować swój kraj otoczony z trzech stron przez nieprzychylne sobie muzułmańskie państwa. Jasne, tylko ad vocem tych zaborców Ormian było bardzo dużo, bo i Persowie, a nawet jeszcze Aleksander Macedoński też napadał na Armenię. To Armenia ma historię tak starą jak historia cywilizacji europejskiej, więc niestety tych zaborców mieliśmy sporo, ale przetrwaliśmy. Ale warto powiedzieć tutaj, bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, jaka jest różnica między tymi dwoma krajami i co się dzisiaj dzieje w Armenii, bo trochę w Polsce nie zauważyliśmy takiej rewolucji, która teraz próbuje być na przykład na Białorusi, tej rewolucji majowej, w której Nikol Paszynian, czyli taki przywódca opozycji, został premierem. Wtedy obywatele zajęli całe miasto. Trochę też nawet w Polsce PL o tym mówiło. Zajęli miasto i po prostu przekazano władzę w sposób pokojowy, na szczęście, takiej dużo bardziej demokratycznej, można powiedzieć naprawdę demokratycznej władzy Nikola Paszyniana. Odeszli ludzie związani z służbami specjalnymi tego postradzieckiego świata, związani z Rosją jakimiś takimi układami, przedsiębiorcy. No tak jak naprawdę, tak naprawdę dzisiaj Armenia przeżywa reformy państwa we wszystkich obszarach. Od administracji, gospodarki, ale także reformy wojska. Też uwalnia się w jakiś sposób od takiego bezpośredniego zaangażowania Rosji w sprawy państwa. Po drugiej stronie mamy Azerbejdżan i mamy Alijewa, czyli ostatniego dyktatora na Kaukazie, na południowym Kaukazie, który jakby obywatele Azerbejdżanu widzą, co się dzieje w Gruzji, co się dzieje w Armenii, i można naprawdę wskazać, że ta wojna może być także z tego powodu. Po pierwsze, na przykład, żeby pokazać przewagę dyktatury, takiej naftowej dyktatury, którą, bo klan Alijewów, który zarządza Azerbejdżanem od kilkudziesięciu lat, ojca na syna, potem pewnie na wnuka, z małżonką prezydenta Alijewa, który jest tam głównodowodzącym wojsk. To są takie rzeczy, to są jakby dwa różne państwa. Czyli z jednej strony mamy państwo, które jakby jest otwarte, które przeżywa ogromną reformę. Państwo, którym no właśnie jest taki duch. Ormianie dzisiaj wierzą, nie wiem, czy to prawdziwe, czy nie, ale wierzą, że zwyciężą dlatego, że są państwem demokratycznym, że za granicą w Azerbejdżanie wyłączono wszystkie sieci społecznościowe. Wyłącza się co jakiś prąd, nie podaje się informacji do obywateli, a z drugiej strony jest Armenia z pełną otwartością, z premierem, który nagrywa krótkie wideo codziennie, co się dzieje na świecie, z generalnym dowództwem, który też jakby codziennie spotyka się z mediami mediami zagranicznymi, armeńskimi, i pokazuje, co się dzieje. To jest też trochę walka takiej silnego państwa, takiej dyktatury naftowej, która ma też wsparcie Turcji, z krajem, który próbuje być demokracją. I ja uważam, że trochę się przesadza z rolą Rosji. Po pierwsze, wchodząc w to postrzeganie Ormian, Rosja wcale nie jest uważana za przyjaciela w Armenii. Rosja ma coraz słabsze notowania w Armenii. Protesty antyrosyjskie, bo w Armenii jest baza, w Gyumri, w jednym, drugim największym mieście w Armenii jest rosyjska baza, która w ogóle nie bierze udziału w tej wojnie. I Armenia chce obronić się przed tym Azerbejdżanem, przed tym azersko-turecko-islamskim atakiem bez pomocy Rosji. I to też jest taka ważna rozgrywka. Tutaj ta rola Rosji, oczywiście on jest takim straszakiem, myślę, że w ostatnim momencie, jakby Armenia padła, to Rosja chciałaby wlecieć na białym koniu i powiedzieć: patrzcie, Armenio, tylko my możemy was uratować, ale tego naprawdę nie chce Armenia. Więc dzisiaj mam takie wrażenie, że i Turcja, i Azerbejdżan, i Syria, i parę innych krajów raczej chce porażki Armenii, a Armenia została pozostawiona samą sobie, ale sobie radzi. To jest właśnie piękne, to jest piękne, i ci Ormianie przygotowywali się do tego. Mowa o tym, ludzie pytają, dlaczego tam mniejszy kraj, wojsko trzykrotnie mniejsze, budżet czterokrotnie mniejszy, technologie azerskie, Turcja od wschodu, dlaczego ten kraj sobie radzi? Odpowiedź jest prosta. Ten kraj przygotowywał się do tej obrony przez ostatnie 20 lat. Tutaj nie ukrywam, ten teren sporny jakby tego południowo-wschodniej części Armenii
ten Karabach i te przyległości, to jest teren, który prawo międzynarodowe oddało Azerbejdżanowi. I rzeczywiście Armenia w pewnym sensie, no tutaj trzeba przyznać, w takim sensie prawa międzynarodowego te tereny okupuje, ale to jest prawo międzynarodowe ustanowione przez Stalina, więc to też warto, żebyśmy sobie to przeanalizowali. I ci Ormianie, wiedząc, że mają silniejszego przeciwnika, wiedzą, że muszą obronić te swoje ziemie, I przygotowywali się właśnie do obrony. I dlatego jakby tutaj widać, tu wielu ekspertów już zwraca uwagę, czy też polskich, czy zagranicznych, zwraca uwagę, że no, to jest niewiarygodne, że to państwo po prostu się broni, że Azerbejdżan, używając ogromnych środków, Azerbejdżan handluje bronią z Izraelem, posiada najnowocześniejsze drony. One ugrzęzły, to znaczy zatrzymała się ta ofensywa, ale ja myślę, wie pan co, że jeszcze macie jednego sojusznika. Sojusznika, który powinien być też wzorem dla Polaków. Sojusznika, którego my też powinniśmy hołubić w Polsce, bo media czasami nam to utrudniają. Sojusznikiem Ormian jest właśnie ormiańska tożsamość. To jest historia i to jest specyficzne, że można z wydarzeń sprzed 100 lat czerpać taką siłę, taką mobilizację, że nawet kobiety zgłaszają się na ochotnika do wojska, że wszyscy obywatele Armenii czują się żołnierzami na tym froncie. Pokażmy, proszę państwa, co premier Armenii Nikol Paszinian napisał na Twitterze. Proszę o materiał. Premier Paszinian przypomniał, proszę państwa, ludobójstwo tureckie na Ormianach sprzed 100 lat. Dlaczego Turcy wracają na południowy Kaukaz 100 lat później? Żeby kontynuować ludobójstwo na Ormianach. Dla Turcji jest to kontynuacja tej polityki ludobójczej i ta armenofobia jest w praktyce teraz realizowana, napisał premier. Drodzy państwo, kiedy słyszycie właśnie w Polsce, że Katyń to jakaś zaszłość, że druga RP to są rozdziały zamknięte, że lata 80. i tajni współpracownicy SB to już passé, nie ma co się tym zajmować, zobaczcie, jak pamięć o wydarzeniach z 1915 roku w Armenii potrafi zmobilizować naród o 2000-letniej historii. Dlatego mam do pana pytanie, kim się czują dzisiaj Ormianie, tak osaczeni z każdej strony, no może poza tą Gruzją właśnie, przez no nieżyczliwe reżimy, trochę zostawieni sami sobie także przez Zachód. Ormianie w 2020 roku, kim są? Warto zwrócić uwagę, że to państwo Armenia, to takie małe państewko jakby na Kaukazie, otoczone właśnie tymi silnymi przeciwnikami, to jakby to jest część Armenii. 3 miliony Ormian tam, 10, kilkanaście milionów Ormian, takich jak ja w Polsce. I można by powiedzieć, że ta Armenia żyje w nas. I to jakby, to jest w takim duchu tego naszego narodu oczywiste. No, ja mogę też osobiście powiedzieć, ja jakby prowadzę różne działania na Twitterze, różnymi rzeczami się zajmuję, ale w pewnym momencie, jak zobaczyłem, że jest wojna, powiedziałem, rzucam wszystko inne z jakiejś mojej publicystyki, jeżeli mam tam kilka tysięcy tam osób, które mnie obserwuje, jeżeli znam, mogę w jakiś sposób wejść jakby w interakcję z taką polską opinią publiczną, to będę się zajmować tylko Armenią. Wiele osób wysyła swoje nie wiem, tą miesięczną pensję, coś takiego jak armeński fundusz wojska. Ludzie z całego świata wypłacają tysiące, to miliony już są na tym koncie, wypłacają w celu wsparcia ormiańskich wojsk. Także z mojej rodziny jakby ta wypłata z miesiąca po prostu została wysłana na ten fundusz armeński. Więc Ormianie z całego świata po pierwsze próbują politycznie wpływać, tak? To, co się dzieje we Francji, te działania prezydenta Macrona pokazują, jak silna jest ta diaspora we Francji, która potrafi naciskać, także ta diaspora biznesowa, która potrafi naciskać na rządzących we Francji, jak silna diaspora amerykańska naciska na obu kandydatów, na to, żeby zwracali uwagę na temat Armenii. Czyli Ormianie mają takie podejście właśnie, że niezależnie od tego, czy wyjechałeś z kraju, to masz taką podwójną tożsamość. Możesz być obywatelem, tak jak ja czuję się obywatelem Polski i czuję się polskim patriotą, ale jednocześnie czuję się Ormianinem i czuję moje zobowiązanie wobec mojego narodu i czuję to, że powinienem zrobić wszystko, co mogę, aby temu mojemu narodowi pomóc. I właśnie, panie redaktorze, tu musimy postawić kropkę. Ta lekcja ormiańska niech będzie odebrana też przez polskich widzów, ale
ale my na zakończenie jeszcze pokażmy sceny sprzed 105 lat. Ludobójstwo tureckie zmieniającej się Turcji, upadającego sułtanatu na rzecz Republiki Tureckiej. Co zrobiono z około 1,5 miliona Ormian? Stało się ofiarami ludobójstwa. Pokażmy to naszym widzom. Today, Turkey admits that around 500,000 Armenians were killed then, but says a similar number of Turks also lost their lives. Prime Minister Ahmet Davutoglu has said Ottoman Armenians would be remembered on the 100th anniversary of the deportation and deaths. Armenia has renewed calls for the 1915 massacre of up to 1.5 million of its people to be internationally recognized under one label. In the run-up to the commemorations, the debate has been reopened over whether a civilization that flourished for 4 millennia and suffered deportation and death. Polski Ormianin, redaktor Petr Stowmasian, był naszym gościem. Rozmawialiśmy o sytuacji w Armenii. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.